Aby wziąć udział w programie Planeta Energii, należy wejść na stronę planetaenergii.pl. Następnie przechodzimy do zakładki Rejestracja. Tutaj wpisujemy dane osoby zgłaszającej placówkę do nowej edycji. Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz pozycję w placówce. W naszym przypadku nauczyciel. Następnie wpisujemy dane placówki oświatowej. Rodzaj placówki oświatowej, w naszym przypadku szkoła. Nazwa placówki oświatowej, w naszym przypadku szkoła podstawowa i tu wpisujemy numer szkoły. Region, w którym szkoła się znajduje. Kod pocztowy oraz ulica z dokładnym numerem. Następnie podajemy numer telefonu do placówki oraz adres e-mail szkoły. Kolejna informacja to, czy szkoła w poprzednich edycjach brała już udział w programie Planeta Energii. Dane zgłaszanej grupy bądź też klasy, liczba uczniów w klasie, a następnie dane do logowania na koncie użytkownika. Tutaj należy podać swój własny adres e-mail, indywidualne hasło, które będzie służyło jedynie do zalogowania w panelu planetaenergii.pl i powtarzamy drugi raz nowo otworzone hasło, aby potwierdzić zgodność. Niezbędnym elementem jest zapoznanie się z regulaminem oraz treścią obowiązku informacyjnego. Na tym etapie możemy już wysłać formularz rejestracji. Na adres naszej skrzynki, który podaliśmy podczas rejestracji, przyjdzie potwierdzenie rejestracji oraz link do aktywacji konta. Możemy już zalogować się do naszego konta na planetaenergii.pl. W tym celu podajemy nasz adres mailowy podany podczas rejestracji oraz hasło do konta Planeta Energii. Po zalogowaniu wyświetli nam się informacja o oczekiwaniu na weryfikację naszego konta. Kiedy nasze konto zostanie zweryfikowane, w naszej strefie uczestnika wyświetlą się cztery sprawozdania do wyboru. Bioróżnorodność ekosystemów wodnych to temat obowiązkowy. Realizacja scenariuszy dodatkowych zwiększa nasze szanse na dodatkowe nagrody. Po przeprowadzaniu zajęć wchodzimy w zakładkę o programie, następnie wybieramy szablon prezentacji, pobieramy szablon prezentacji, otwieramy w programie służącym do tworzenia prezentacji, np. PowerPoint lub inny analogiczny, wpisujemy dane placówki i wypełniamy nasze sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć. Zapisujemy plik naszej prezentacji, dodając w nazwie pliku nazwę naszej szkoły oraz klasy. Aby wysłać sprawozdanie, wchodzimy na stronę planetaenergii.pl do zakładki Strefa Uczestnika. Tutaj wybieramy jedną z zakładek adekwatną do nazwy scenariusza, który posłużył do przeprowadzenia zajęć. Możemy zapisać wersję roboczą naszej prezentacji albo wybrać opcję Prześlij sprawozdanie, aby przesłać ostateczną wersję sprawozdania. Analogicznie postępujemy w przypadku wszystkich pozostałych tematów sprawozdań. Po wszystkim otrzymasz maila z potwierdzeniem przyjęcia sprawozdania. Jeśli nie otrzymasz maila z potwierdzeniem, zapraszamy do kontaktu.